Siemaneczko, te beściaki, z tej strony Bora. Witam was w kolejnym odcinku z otwierania paczek w FIFA 18. Nie mam dosyć toców, a że jest sposobność, by trafić kolejnego, to oczywiście wykorzystam to. Mam nadzieję, że to co trafię. Dziś już trafiony Matić wymienny, Otamendi niewymienny, a ja mam ochotę na trzeciego toca. Z tego też powodu zrobiłem rozbudowę PL Premium, gdzie jest 12 piłkarzy, w tym 3 rzadkich. Są to niewymienni, no ale paczka jakby nie była, za 25 tysięcy by stała, jakby była paczką z samymi piłkarzami z wszystkich lig. A tutaj mamy ligę tylko angielską. Zrobiłem 5 paczek, zobaczymy co się będzie działo po 5 paczkach. Myślę, że zrobię potem jeszcze kolejne 5, ale na tą chwilę otworzymy sobie tylko te pierwsze 5. Debeściaki, zostawcie łapkę w górę, ja to troszeczkę przetasuję, a i tak wezmę środkową. Bach! No, zobaczymy, liczę na to co kolejnego. Placek. Niestety. Dobra, Slimani. Te karty są do wyrzucenia, no do klubu. Albo do wymianki. Będziemy wymieniać, myślę. Wyślij do klubu. A Krychowiaka drugiego na transfer. Ci chyba raczej nic nie będą warci. Chociaż wiecie co, ja se wszystkich powymieniam od razu. Skoro jest taka sposobność, to nie będę na nich tracił, chociaż troszeczkę zyskam. Planuję zrobić gdzieś z 500 tysięcy na pago opening, jak już tylko wyjdzie dodatek. World Cup Russia i na półmetku już jestem, więc jest dobrze. Okej, zostawiliście łapkę w górę? No to jedziemy z kolejną paczką. Tym razem druga z rzędu. Mamy walkout, ale nie niebieski. Co to? Silva? Nie, Herrera. Może się przydać. Dobra, wszyscy do klubu. A was trzech znowu zmienimy. Fik. Fik. I fik. No i jeszcze 3 szanse. Jeszcze 3 szanse. Dziękuję za truskawkę. Okej, mamy jeszcze 3 paczki. No to teraz pierwsza rzędu. Coś mi powiedziało, że pierwsza to pierwsza. Placek! Ach! To teraz będzie ostatnia. Out. To wszystko. Transfer. I tak to machnią chyba zaraz, co nie? Przynajmniej tych rzadkich. Ile tam na transferce? A jeszcze spoko, miejsca mamy dosyć. Tego mogę zautować, bo przed chwilą go wymieniałem, pamiętam. No, trochę to potrwa jednak. Jak nie zapomnę, to to wytnę, ale znając życie, to mi się nie będzie chciało i albo zapomnę. Dobra, nie będzie to długi odcinek. Okej, druga. No dajże tą niebieską flarę jej, no. Yeah! Oby nie połup, oby nie połup! Aguero, Aguero! Nie! Nie! Ja już mam niewymiennego Otamendiego. Nie! Ty ciulu! Nie! Nie, dlaczego nie mogę mieć dwóch Otamendi w składzie? Kurczę... Ale to jest dobry prognostyk. No i co? I wyślę go do klubu. No, a tamtego co? A tamty już jest z cieniem. Nie wymienię Otamendi, co za pech! No co za pech.
Ale mi go będzie ciężko squixelować. To jest najcięższy... Dobra, szybka sprzedaż. To jest najcięższy quixel chyba w moim życiu. Znaczy, wiecie, spośród kart FIFA, nie? O cholera! Chciałem toca, to mam toca. Tylko dlaczego nie wiem... Ja się śmieję, ale to jest taki lekki śmiech przez łzy. Nie poddam się, na pewno zrobię kolejne 5 paczek. Oh, fuck. Czekajcie, idę zawołać córę. Okej, mi to jest za ciężko zrobić, moja córa skwikseluje. To co tam Endiego? No naciśnij A. Szybka sprzedaż. To, tak? To. Ale lipa. Czemu? No bo takiego już mam niewymiennego. I za ile to poszło? Za zero. O ja. Otwieramy ostatnią, piątą paczkę. O nie, nie chciałem niewymiennego. I mam placka za to. Nie, nie, nie. Robimy kolejne 5 paczek. Co chcesz? Paczki. Nie ma takiej opcji. Ty masz pecha. Nieprawda, ja mam farta. Ja, jaką trafiłaś ostatnio dobrą kartę? A jaką ty teraz trafiłeś? Otamendiego Totca. A wcześniej Maticza Totca. Nie, Maticza za 200 tysięcy. No tak, serialnie. Mam go w klubie, mogę ci udowodnić. A ja Ronaldo w śnie. Cs, ale wiesz... W śnie to w śnie. No, worma od razu wyrzucam. Tego też. Tego chyba też. Nie, dobra. Dobra. Robimy kolejne paczki. No okej, 5 paczek kolejne zrobione, czyli do kupy pozbyłem się 110 zawodników świecących, no tak. Dobra, tym razem od ostatniej. Kurde, nie chciałbym znowu trafić Totsa, którego musiałbym skwikselować. Ale wolałbym jednak trafić Totsa, no jest jakaś szansa, że nie będę musiał go skwikselować. Znowu Stones, dobra, on pójdzie za chyba 1000, nie, on za nic nie pójdzie. Ja już go wymieniałem. Ale to jest... No nie fajne. Musimy wszystko powysyłać. Dobra, to już chyba pozbywam się wszystkiego. Nie będziemy czekać godzinami. 4 paczki. Mysza, którą otwierać? No, 1, 2, 3, 4. 4. 3. 3, proszę bardzo. A, placek. No, to moja nieszczęśliwa. Tak. Staricza też już nie sprzedam. No właśnie. Batland pójdzie na sprzedaż. I to chyba tyle. Moreno jeszcze. Tak. Jagielka też. Nie. Alindorf. Okej, no i co? I resztę... Nie, tego jeszcze spróbuję. Okej, a to już wszystko walimy. Teraz ty, która paczka? Dwa. Dwa, okej. No nie! Ale jeszcze mam dwie paczki. Nadzieja umiera ostatnia. Co my tu mamy? Zresztą, co mnie to interesuje, co my tu mamy? Jak ani nie było... wybaczcie, ani nie było tego. Poświaty, żeby był baner, no to na co ja mogę liczyć, nie?
Jagielka wiem, przed chwilą go próbowałem i się nie da. Wimmer da się? Nie. Tego jeszcze spróbujemy. Dobra, out. Zostały dwie. Dobra, po kolei. Dawać mi tu baner niebieski. Placek! Aha. No i została nam ostatnia paczka, w której coś może być. Giroud. Idź do klubu Giroud. Mignoleta wymienimy. Na pewno wymienimy. Okej. Jeszcze Tussona spróbujemy, ale chyba się go też nie da. No właśnie. Dobra, olać to wszystko. Wywalamy. Ostatnia paczka. Niech ja zobaczę te niebieskie światełka. A niestety, finał jest taki, że na 10 paczek trafiłem to, co, którego i tak musiałem squixelować. Lipa jak! Wiecie co. Ach. No nie. Muszę sobie ponarzekać, wiecie. Polak jestem, narzekać muszę, nie? Chociaż się śmieję. Nieważne. Ważne, że Matic wymienny trafiony. Ważne, że Otamendi w składzie jest. I Sterling w składzie jest z niewielkim kosztem. Tak naprawdę trzy świetne tocy u mnie w klubie zamieszkały i z tego się powinienem cieszyć. I z tego się cieszę. Wam coś z tych paczek wypadło, jakżeście wymieniali tą rozbudowę PL? Dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Strzała.